29 kwietnia na jeziorze Wielki Głęboczek odbyły się zawody wędkarskie o puchar dyrektora CKZiU w Brodnicy. W rywalizacji wzięli udział uczniowie i pracownicy szkoły oraz zaprzyjaźnieni wędkarze z rejonu brodnickiego. W sumie 14 zawodników. Głównym organizatorem imprezy był pan Edmund Łobodziński. Łowiono metodą spławikową, a do siatek wędkarzy trafiały płocie i leszcze, choć najczęściej na haczyku znaleźć można było niezbyt lubianą przez spławikowców ukleję. Od samego rana wędkarzom towarzyszyła piękna wiosenna pogoda, która sprzyjała spędzaniu czasu nad wodą. Impreza była również okazją, by wymienić się swoimi wędkarskimi doświadczeniami i poradami, a po 4 godzinach zabawy sędzia główny ogłosił: koniec łowienia! I przystąpiono do oficjalnego ważenia złowionych ryb. Zanim przystąpiono do wręczenia pucharów, dyplomów i nagród, zawodnicy mogli posilić się przygotowaną na tę okazję grochówką, która, jak wiadomo, najlepiej smakuje na świeżym powietrzu. Dotrwaliśmy do końca tych naszych zawodów. Pogoda nam sprzyjała. Każdy rybkę złowił i to cieszy. Mało młodzieży, to tak troszeczkę nie bardzo. Ja liczyłem na to, że właśnie będzie tej naszej młodzieży więcej. Chcemy przywitać naszego pana dyrektora, bo to zawody o puchar pana dyrektora. Prezesa naszego koła miejskiego Lecha Sadowskiego. Ja to jestem ja. I słuchajcie, chciałbym jeszcze podziękować teraz, którzy nam pomogli w zawodach, znaczy jako upominki tutaj, które mamy. To był Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 16, Polski Związek Rejon Brodnica, Katarzyna Arczyńska na tym ulicy Ceglanej, sklep wędkarski, i ten sklep wędkarski, który był kiedyś na Sikorskiego, teraz jest na Podgórnej. Oni, tak, tak, jakieś drobne upominki, ale dostaliśmy od nich. No ja bym miał na tyle. Ja jeszcze mogę. Tak, proszę bardzo, panie prezesie. Ja tylko będę tu czytał, żeby to poszło technicznie, to tak. 6 nagród jest. Znaczy się, są dyplomy do 6 miejsca i nagrody, tak jak widzicie, będą dla wszystkich upominki i nagrody. Dyplomy dostaną wszyscy też za udział, ale 6 miejsc jest. Z tym, że będziemy robić tak, bo może ktoś coś mnie... Pierwszy przychodzi pierwszy i sobie wybiera nagrodę. I ja będę czytał i pozostali tak jak ten. Tu dyrektor chyba jest. To zanim zacznie czytać kolega, ja chciałbym podziękować, tu główny zaangażowany, nasz Edmund Łobodziński, nie kręć się, tylko chodź tutaj, który jest już od, liczyliśmy chyba 22 lata, czy 21, organizuje to. Jest mi miło, że jesteśmy wszyscy tutaj, no szkoda, że uczniowie, no niech żałują ci, co nie przyszli, się cieszę, że trochę starsi uczniowie są z nami, także dzięki wszystkim za udział i dzięki organizacji. Kilka mamy tutaj. No. Dawać. To lecimy. Pierwsze miejsce zajął Paweł Chabowski, zapraszam. Dziękuję bardzo. Liczymy na przyszły rok. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki. Drugie miejsce. Piotr Malinos. A Piotruś. Lekko przerośnięty nasz uczeń. Nasz uczeń. Naczelnik od dyrektora odejdzie proszę. Najpierw. Piotruś, gratuluję. Nagrody pan patrzy. Trzecie miejsce. Oliwier Laskowski.
Gratulacje. Olwier, i poopowiadaj chłopakom, jak było, zachęcaj ich, proszę bardzo, gratulacje. A wy macie obowiązkowo pochwały i tam jeszcze czego się wybierz sobie, co tam też. Czwarte miejsce, Kacper Bryśkiewicz. Gratulacje, pucharu nie ma, ale na zrozumie. Gratuluję ci, proszę bardzo, wybierz sobie. Piąte, Tomasz Sibula, nasz Tomek. Brawo! Siwy! Moje gratulacje. W przyszłym roku liczę na udział. Wybierz sobie. Szóste miejsce, Robert Seduch. Robert! Wszystko znajomy, moje gratulacje. Robert, gratulacje. I teraz dostaniesz to. Wybierz sobie nagrodę.